Około 2 miesięcy temu zapyliłam Hipaastrum, odmiana Stardust, tak kwitł wtedy. Teraz ponownie kwitnie, wypuścił pęd, prawda, nowy, kwiatowy. No i wtedy zapyliłam, ale nie pamiętam, którym pyłkiem, czy również Stardustem, czy innym hipkiem. Myślę, że raczej innym, który wówczas kwitł. Jest prawie 2 miesiące od zapylenia. Chyba się mogły jeszcze nie zawiązać, bo teoretycznie powinno pęknąć tutaj i powinny się ujawnić nasionka. Ale zobaczymy. Jak się nie uda, to zapylę kolejny kwiat. I tu jest jeszcze taki wypierdek, którego tylko tak z ciekawości przecież, że tu roztworzę. Co on skrywa? No wiadomo, nic. Czyli takie coś się nie nadaje, badziewko. Ale to było dla ciekawości. Dobra, ciach główkę. Powinny być czarne nasionka. O, guzik, mardarsk, nociłaś, będziesz czekać na kolejne. Na 100% są niezawiązane. No, to teraz już widzicie, moi państwo, jak to wygląda. Nie otwierać takich zielonych główek. Nie pierwszy raz robię to, ale czasem zielona główka skrywała czarne. Oczywiście ręce potem trzeba umyć, bo hipcio szkodliwe ma te soki. Ja nie lubię w rękawiczkach robić. No dobra, to teraz spauzujmy. No dobra, to pójdźmy dalej. Zaryzykuję i roztworzę kolejną główkę. Tą mniejszą. Też wypierdek, chociaż wiem, że nic nie będzie, ale to już pokażę po prostu. Tej nie poświęcę główki już na pewno, gdyż jest to odmiana Hipaastrum z grupy cybistrów La Paz. Nie będę ryzykować, że nasionko nie dojdzie. Także otwieramy to. Też tak na szybko. Pyk. Oho. Czyżby coś było? W każdym razie jest ciemne. Czy zamazuje się, czy zaraz? Chyba się zamazuje. Pauzę zrobię. No ciekawe. Raczej powinny jeszcze siedzieć, dojrzewać. Zaraz zrobię pauzę i na białej kartce pokażę. Ja te nasionka wysieję dzisiaj i powinno się coś chyba pokazać za, jak to tak, tydzień do dwóch. Jak się pokaże, to wtedy oberwę to drugie. Proszę, tu jest wnętrze twardawe. Aż mnie nie kusi, żeby otworzyć. Ale poczekam, dobra. Tak, no dobrze. I jeszcze zostało nam, właśnie, też z grupy cybistrów, Bogota. Bogota, Hipaastrum z grupy cybistrów. No i ma jedną główkę. No, też poczekam, poczekam, nie będę ryzykować. Tak, a tu kolejny cybistr, Chico, który już pokazywałam wczoraj na filmikach. Hico, Chico. Piękny pająk, spider taki. Oraz Exotic Star. Proszę, jaka barwa. Hipaastrum, Exotic Star. Jeden tutaj na dole już przekwitł kwiatuś.
drugi. W tej chwili kwitnie, a trzeci pąk dopiero będzie. No dobra, czekajcie, moi drodzy. Proszę, proszę. Chipcie. I jeszcze coś pokażę. W kiepskim bardzo stanie, w bardzo, bardzo. To są właśnie już skiełkowane. A z rok czasu mają, nie mam czasu na to wszystko. Marnieje. Takie trawki z tych nasion z kipastrów. Trzeba to teraz będzie przesadzić. Proszę, tak wygląda. Po roku czasu od wysiewu u mnie, bo u innych ludzi będzie znacznie większe, dorodniejsze. A że ja nie mam czasu wiecznie, to te rośliny są, sobie wegetują. Jedne w lepszym stanie, drugie w gorszym. No, a potem poczekajmy jeszcze 2-3 lata i będziemy mieli dorodne bulwy. Jak będziemy o nie dbać, tego typu, prawda, tak. I jeszcze otwórzmy nasionko grudnika. Schlumbergery, czyli 2 lata od zapylenia. To jest z tego, co się doczytałam, to, że podczas kolejnego kwitnienia w kolejnym roku są i kwiaty, i to nasionko nadal dojrzewa. A to już jest 2 lata. Dobra, zobaczymy. Na filmach widziałam, że oni to ściskają. Tak, ściskają i dziurką wychodzą nasiona. Ale ja... O, no a, rzeczywiście, faktycznie. Wychodzą nasiona czarne. Hipeastrum. Tak, są dojrzałe. Teraz to wysuszyć trzeba będzie. Grudnik Schlumbergera. 2 lata od zapylenia. Dobra, jeszcze pokażę nasionko krasnokwiatu Katarzyny. Wiecie co, tylko to wytrę. Pauza. Proszę. To jest przepiękna roślina, gdy kwitnie w sezonie. W tej chwili zasuszone zostało to, bulwa jest w ziemi, ale gdy został wydany kwiat, który piękną, czerwoną, ognistą kulą na łodyżce, dosyć cienki kwitnie, zapyliło się, utworzyło się jedno nasionko i teraz go wygrzebię, pokażę, czyli tak, krasnokwiat Katarzyny, bo jest jeszcze krasnokwiat białokwiatowy, to jest inna roślina i tamten ma w nazwie Helianthus, zdaje się, a ten Sadoxus, czyli to polecam, bulwa 9-10 zł mniej więcej. I tak, utworzyło się nasionko, pierwsze przymrozki na dworzu przetrwało. Jakieś 2 miesiące temu wypuściło kiełek. Teraz trzeba będzie poczekać. Tu mamy korzonek. To było nasionko. Ono wypuściło to coś, bulwkę. I dalej maleńki ogonek, korzonek. To też wypadałoby wsadzić do świeżej ziemi i dać szansę, niech rośnie nowa roślinka. Tak, dobra, czekajcie, odłóżmy to. Pyk. A pokażę teraz bulwę. Oho, pięknie. Takie korzonki ma. Piękna to jest roślina, słuchajcie, naprawdę. Czy u mnie na kanale, proszę sobie wpisać krasnokwiat Katarzyny, czy na innych kanałach, czy w ogóle w grafice Google. Zobaczcie, takie korzenie. I znowuż, pewnie u osób innych, którzy mają lepszą rękę do kwiatów, byłoby to bardzo okazałe. Ale i tak z takiego czegoś wyrośnie, no, taki tam 15 cm, 20 łodyga, wielkim kwiatem wielkości pączka zwieńczonym. Także tak to wygląda. No dobra, chyba to będzie wszystko. To od razu pokażę ten drugi krasnokwiat. U mnie jeszcze nie kwitł ani razu. Proszę, tak wygląda krasnokwiat.
białokwiatowy. Ma szerokie liście, lekko owłosione. Tu jest drugi egzemplarz. I tu gdzieś był trzeci, a jest trzeci. Proszę, takie liście. Nie wiem, ile musi lat upłynąć, żeby kwiat raczył wyrosnąć. I on jest taki jak szczotka do góry skierowany, biały. Coś jak kuflik ma kwiaty. To tu bardziej gęste i krótsze. No i tyle. Jest jeszcze taka fajna roślinka. O, coś się rzuciło tu białe. Wełnowiec, no tak. Lykoris. Lykoris aurea i jeszcze inne. Z cebulowych. Też jeszcze nie kwitło u mnie. No nic, sezon się zbliża wielkimi krokami. Na razie. Zbliżmy jeszcze tutaj. Proszę. Exotic Star, Stardust. Chico. I taki z Kauflandu. Niespodzianka. O, i jeszcze pokażę coś. Fuchsie autumnalis. O tych barwnych liściach. No nie chcę się dać skubana ukształtować mi, ponieważ tu nie ma żadnego na tych badylach żywego oczka. Tu coś się zaczyna dziać. I taki badyl wyrasta, prawda, wstrętny. Dopiero tu idą listki. A ponieważ jest to blisko okna, to coś podupadło. Ta gałązka. Ta już ma barwy ładniejsze. Fuchsia autumnalis. W sezonie przepięknie wygląda. Kwitnie również. Dobra. Do widzenia.